Kolejny odcinek Uroki od Gigo, baby! No i ja was witam, moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny zapraszam was do New Super Mario Bros. U Deluxe! I dzisiaj kontynuujemy sobie świat w chmurach i zabierzemy się za drugą połowę leveli. Dzisiaj docelowo trafimy sobie do zamku Ludwika, gdzie będziemy musieli uważać na naprawdę niebezpieczne mechanizmy, a na sam koniec po raz kolejny zostaniemy porwani przez Bowsera Juniora do jego statku powietrznego. Ale jak zwykle, jak mi poszło i czy bardzo się trudziłem, a zapewne tak, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. No to zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Mario, no to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli spodobał wam się materiał, to zostawcie bardzo dużo łapek w górę, to mi bardzo mocno pomaga. I tu poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag Bowser Junior dla zasięgu. No więc ja, jak zwykle, życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No dobra, moi drodzy, to kontynuujemy naszą fascynującą przygodę w New Super Mario Bros. U Deluxe. No już dobra, nie przesadzajmy aż tak, na pewno dzisiaj będzie o wiele lepszy odcineczek, zatem ruszajmy dalej. Właśnie o co tutaj chodzi? Co to jest za jakiś labirynt? O karamba. Czy to znaczy, że mam iść środkiem? Albo dołem? Nie, zaraz. Cyk, cyk, dobrze, dobrze i tu już nie... Jest! Ice Flowera dostałem od tak. Ej, zawaliście, dobrze, wyczaiłem, okej, rozumiem, to jest jak w Kirby'm, że na zasadzie przy pierwszym skrzyżowaniu nagle zmieniamy drogę. Dobra, o ile rozumiecie, co ja właśnie teraz powiedziałem, nieważne, Bouncy Clown Boomerangs. Let's fucking go, mamy naszego pięknego Baby Yoshi'ego, który nas nigdy nie zostawi, mam nadzieję przynajmniej. I będziemy sobie w taki sposób przechodzić poziomy. O, Ice Flower, kurde, no dobra, no to wezmę. Mimo wszystko. O, tylko żeby... No, o, ale było blisko, żeby Toadzik mnie tu rozwalił. O Jezu, ja tak skaczę po nich. Okej. Jakby nie patrzeć, to dobrze. Jak naskoczyłem na niego. Dobra, dobra, bo zaraz Baby Yoshi straci. Cyk. Pięknie. Gumba do rozwalenia, czy tu coś? Oj, bumerang. Czy mogę zjeść bumerang? Proszę, powiedzcie, że tak. Tak! Mogę zjeść bumerang. O chłopie. O chłopie. Że ja straciłem HP! Wow. Nie kuśmy losu. Czemu ten bumerang nie rozwala ich tam? Nie wiem, dobra, nieważne. Ale mam nadzieję, że tu będzie jakiś power up. Seriously? O! A zaraz się cofnie do nas. Cyk! I pięknie, ała, znowu swędzenie, najgorzej. Dajcie jakiegoś power-upa, proszę. Tu widzę, że... Okej. Cyk. Jak przeskoczył, ham. O! Po raz pierwszy od dawna mi się tak udało. Okej. A co to robił? Zaraz. Czy ja mogę tu wejść? Bo to coś mi nie pasuje. Nie, rura tu nie, tam na 100% nie. Zjedz go, dobra, dziękuję. A, bo się wrogowie chyba respią. Nie rozumiem. Czy to coś będzie? Jakby oczywiście wezmę sobie Baby Yoshi'ego. Tak. Ja tylko chciałem takie przejście sobie zrobić. Okej. Dobra. O, jest! Skibidi, jest! Ej, nice! Tylko, że muszę ciebie zostawić, ale zaraz ty się pojawisz. Mhm, dopóki mi tak nie znikniesz z ekranu. Dobra. Mamy przejście. O Jezu, jak tu czeka na mnie Baby Yoshi. I co teraz? Okej, tak mamy sobie skakać. Cyk. No i znowu muszę cię zostawić. Ajajaj. Dobra. O, tu jest. Nice! Ej, zaraz, tu jest drugie! Gdzie jest pierwsza moneta? Gdzieś przegapiłem pierwszą monetę. What the shit? No super. Oh no! A tu jest! No to po Baby Yoshim. To lipa trochę. Szybko speedrun. O mój Boże.
Jak pięknie spadł. Dobra, do checkpointa i tyle. I później sobie uratuję Baby Yoshi'ego. Wezmę sobie jeszcze raz, trudno. Ale ja ominąłem. A wy pewnie widzieliście, że to było w chmurach, a ja zupełnie nie widziałem. Dobra, cyk, cyk. A, szkoda, że nie mogę jeszcze raz naskoczyć. Przynajmniej jest power up. Dobra, dobra, dobra. Nie gadajcie tylko. Nie, ja tam nie mogę, skoro jest truskawka. Znaczy, sporze. Okej, okej. Nice! Nie truskawka, tylko pirania. Ciągle z Mario Party mi się chce mówić. Truskawka. Okej. Dobra, przeczekajmy, przeczekajmy, przeczekajmy. Jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Cyk. Cyk. Oh no. No dawaj, 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 dawaj. Cyk. Ile was jeszcze? Ej, zaraz, zaraz, bo to już mi się zaczyna nie podobać. O, Jezu. Naprawdę ich musiało być aż tylu? Oh yeah, Mario time. Oh yeah, Mario time. Fuck you. Dobra, nie idę na razie po Baby Yoshi'ego, bo ja wolę poczekać aż deadne, tak? Jeżeli już mam faktycznie iść, to wolę jak deadne. Ale dobra, pierwszy level z Bunny mamy. Aha. Czyli muszę doprowadzić tak, żeby to na dół pójść. Oj, oj, oj. Czyli będę musiał zawalczyć z tym gnojkiem. Dobra. To muszę iść w prawo i będę musiał zawalczyć. Fuck. Z tymi całymi, nie wiem, co to jest w ogóle? No pchełki, ja to w sumie nazywam pchełkami. What the shit? Oh no! Nie, jaja sobie robicie. Jaja sobie robicie. No fucking way. No czy on musi tu stać? Ej, no nie, a da się zrobić, żeby była droga bez tych pchełek, czy to jest metodą prób... Jezu! No, no, no shit. Dobra. Nice. O, ale już szybałem, że... Ej, nie potrzebuję tego! Nie chcę tego w ogóle. Już szybałem, że naprawdę nie dam rady. Penguin suit mam, jak coś, tylko że on jest absolutnie niepotrzebny. Za Ice Flowera chyba sobie zamienię. Mhm. Mam 8 chyba, albo 7 tych... nie, chyba 8. Tych całych pi akordów. Dobra, a Quick Dip in the Sky, aż się boję. Jak będzie mega źle szło, no to tak jak mówię, wezmę sobie tego naszego... Wow. Naszego Baby Yoshi'ego, oh god. Nie podoba mi się to. Wyrzućmy stąd. Dobra, jest grzib. To jest chociaż tyle. Jest pirania, dobra, dobra. Coś jakby po lewej? No kurde. No kolego. A zauważyłem w ogóle jedno, że... Jak jest muzyczka, co nie? To patrzcie na te kupy trupy. One jak jest... A. No, czy wy... No nie no, nie mogę. Nie mogę tam przejść, bo oczywiście guardiansi muszą tutaj być, co nie? Oh god. Zdychajcie. Tyle wam powiem. Jeżeli jest w muzyce to to wtedy one tańczą w miejscu. Ja dopiero to teraz zauważyłem, nie wiem czemu. Dobra. Cyk. Widzieliście? Are you fucking kidding me? Naprawdę. Ojoj. Ojoj. O to jak tu piranie będzie. O. Nie ma szans, żebym to tak zebrał. Coś ty Mario zrobił najlepszego gałka? Nie, to trzeba z Baby Yoshi'em. Absolutnie, to, ale to jest koszmarny poziom. Nie ma szans. Jak mam wziąć niby tę monetkę?
Nie mam pomysłu zupełnie. Bez tracenia power upa. Nie mam pomysłu. No dobra, lecę go, próba numer 2. Jeszcze mam strój wiewiórki w razie czego. Mam nadzieję tylko, że... No fucking way, gdybyś byś mi Baby Yoshi upadł, to bym się załamał. Dobra, lecimy. Lecimy z tym koksem, nie ma co. Zjedz. Zjedz piranie. Pięknie. Zjedz tutaj jego. Pięknie, pięknie, pięknie. Wszystkich pożeraj. Nam. To jest super. To jest naprawdę piękna rzecz. Dzięki temu możemy szybciej przechodzić sobie te levele. O Jezu. Tylko, że właśnie, jak tutaj zdobyć tą monetkę? Aha, już tam podleciała. Kurde. Jest. Dobra, odlatujemy. Tylko w taki sposób, żeby nie oberwać. Pięknie. Jest. I teraz tutaj i na górę i mamy checkpointa. Okej, jest super. A te bąbelki są tragiczne. O. Super. Fenomenalnie. Dokąd ta rura idzie? Pchełki jeszcze tutaj? Nie, no ktoś sobie jaja robi. Nie, to nic nie ma. No to dobra, omijamy tą pchełkę. Bo muszę pamiętać, że jak jestem w tym jakby trybie. O. Oh. A tu jest przejście. Faktycznie. Jezu. Że ja to tak ominąłem? A rura skąd niby? O, tu, ty. No! No! Proszę, spadnij tam na dół. Proszę, spadnij. Jesteś! O Boże, tęskniłem za tobą. O, to mi wypuściło Baby Yoshiego. Dobra, lecimy, nie śpimy. O, no. Dobra, mamy 3 monety. Wyjście? Jest wyjście chyba! Jezu, jaki to jest ciężki level mimo wszystko! Bez Baby Yoshiego, ale to byłoby mega trudne. Kolego. Ty sobie tu, a my sobie... Ha! Ja nie uważam, że używanie Baby Yoshiego jest jakieś mega złe. Dalej gram Mario, postacią, która może oberwać. Gdyby to był nabit, okej, ja to wtedy rozumiem. Jeszcze nawet o wiele ciężej jest wtedy stracić Baby Yoshiego. Bo ten Baby Yoshi to w miarę koło tego nabita lata, żeby po prostu nie wypadł na przykład za planszę. A tutaj no to Baby Yoshi oberwie i już od razu za mapę wylatuje. No dobra, nie tu, lecimy dalej. Poziom numer... znaczy już numer 6, Snaking Above Mist Valley. Let's go i to już chyba będzie zamek wtedy, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie. O God, co to za kolejny jakiś poroniony pomysł. Ej, dobra, ale w razie czego będę się ratował. Czyż nie? Znowu mamy taki most. Czy on nas może zamrozić, ten kolega? Chyba nie. Ale możemy go zjeść. Dobra. No. Ojej. O no. Ratujemy się. Co za debile. O mój Boże słodki. Nie. No nie zgadzam się na to. Co tu się wydarzyło w ogóle? No więcej ich nie mogło zrespić. Akurat kiedy balonem się chciałem uratować, no. Balonowym Baby Yoshim. No musiało się tych kupa trupa, para trupa zrespić. Pierdyliard tak, że się odbijałem. Dobra, próba numer 2. Czyli wychodzi na to, że muszę ten P kliknąć, bo inaczej... bo inaczej tam będzie zablokowane przejście, a sobie niepotrzebnie tylko utrudnię. Tak, to rozumiem. Dobra, chłopie, przestań chuchać. Okej. Pięknie. Mamy to. Cyk.
Patrz, ja zapominam, że nie mogę się odbijać od ścian wtedy. Oj, patrzcie, to są te kupy trupy. Zasrane, głupie. No nie, nienawidzę normalnie. Dobra, chłop rozwalony. O! Oj, ej, czemu to tak do tyłu idzie? Co jest? Lecimy, lecimy. Jemy. Jami. I... druga część, czy... A, bo w sumie checkpointa nie było. Okej, na spokojnie, jak na razie. Nie ma co się stresować. Roki, chwytaj. Checkpointik i lecimy. Po jedną monetkę. O, gad! No chyba sobie ktoś jaja robi. Tylko, że przestań się odbijać. Ja się wolę ukryć, bo się boję, że zaraz mnie zaatakuje. Gnój. Mam nadzieję, że tam na dole nie było monetki tak ukrytej, chamsko. Please. To co jest? O co chodzi z tymi monetami? Okej. Dobra, zjedzony. Nie wiem, ja podlecę tędy. Ale mnie to denerwuje. No! Przeczekajmy, dobra. O, szty gnoju. Okej. Co za gnój paratrupa. Dobra, pięknie mamy to. Gdzie jest koniec? To jest koniec. O Jezu, już myślałem, że Firebros mnie zaatakuje i po prostu deadne. Czy to jest koniec? Proszę, powiedzcie, że... mamy to. Ale rzuciłem go tam. Jezu, jak daleko rzuciłem. Biedny Baby Yoshi. O, Mario Time, mamy to. Karamba, ale to jest ciężkie bez Baby Yoshi'ego. Czemu znowu, kurde, jest tak ciężko? Aż tak ciężko. Dziwne jest to, ta podseria New Super Mario Bros. Naprawdę. Ja pierdykam. Jeszcze popatrzyłem sobie w ogóle New Super Mario Bros. Wii. Czyli na Wii, tak? Na poprzednią konsolkę. I to jest to samo, są te same dźwięki nawet. Więc ja się nie dziwię, że w tej części, przy tej części ludzie się wkurzyli, że no halo, to jest recykling, tylko inne levele. Wszystko jest to samo. Nawet światy są takie same, w sensie chodzi o to, że najpierw liściasty, później, czy tam wiosenny, najpierw później pustynia i tak dalej. Dobra, skupienie, Rocky. Ice Flower, okej. Okay. W sumie to się może przydać. Tu będzie naprawdę... Tak, dobrze idzie bardzo. Ja pierdykam. Ty gnoju. No zmień się! A nie blokujesz tak drogę. Pięknie. Duży kupa. O, tak! Are you fucking kidding me? No nie, no to... Dobra, ważne, że tamten już nie strzela. Nie, przestań. Przestań strzelać, kolego. O kurde, a jak tutaj? Czy ja mogę... No. Łata się, to trzeba na jednym takim sprincie? Naprawdę? No tutaj Baby Yoshi mi nie pomoże, chociaż nawet i tak konstrukcja levela nie pomaga. Ludwig's Clock Tower, coś tam. Nie wróżę tutaj za dużo sobie szczęścia. W tym akurat levelu. Zwłaszcza, że ten Fire Bros do mnie chciał strzelać. Boże drogi. Dobra, na spokojnie. Jezu. Okej. Oh my god! Jeszcze raz. Jak się ślizga, Mario, to jest katastrofa.
Okej, okay, okej, okay. Byleby tego nie... Czy tam na dole jest... Masakra, jakie to jest... Na papierze to się wydaje niby proste, a... A od razu wam mówię, że nie. Ty co jest? Jak mam? No, no, no fucking way. Dobra, moneta, moneta, moneta. Jesus, no musiałem power up aż stracić. O, jest checkpoint, okej. Okay. Co tutaj dostałem? O, przejście! No i żyćko przy okazji. Dobra, 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 niech... niech chłop sobie kolce pokaże, jak tak bardzo potrzebuje. Okej, okay. Korzystamy. Ice flower. What the shit? No. O. Aha, czyli to robi ten chłop, tak? Serio? What the fuck? Ja myślałem, że on zrzuci jakiegoś płomienia na... To się pospieszyłem. Ja myślałem, że on zrzuci jakiegoś promyczka na mnie, jakiś blast, cokolwiek. A nie, że on sobie kuprem usiądzie, dupą na podłodze i nagle całe jest trzęsienie ziemi. Pięknie, no super. No to... Rocky, Rocky, Rocky. Dobra, jak mam to zrobić? Cyk. Coś takiego? O god. O mój Boże! Ze wszystkich możliwości, które miałem! Naprawdę! Ta gra jest denerwująca, jakie to jest koszmarne! Ty, ludzie, wychodzi na to, że ja nie powinienem grać w gry dla dzieci, albo kierowane do dzieci. Bo ja maszczę i to tak ostro maszczę. Ja nie wiem, może powinienem grać w gry dla dziadków, jakiegoś brydża. Dobra, o to chodziło, o to chodziło. No i teraz jeszcze raz. No. Super, no. Czyli chłop, który jest poza mapą zupełnie, on sobie może tak skakać i on może powodować, że ja nagle dedam? Ja nie rozumiem tego. Ja jestem nauczony tego, że jeżeli wroga już nie ma, jest za mapą zupełnie, super. Aż gra... Ja jestem nauczony tego, że jak wroga nie ma, to już nie ma on prawa mnie atakować. Dziwne to jest, naprawdę coraz... Coraz mniej mi się zaczyna podobać nie Super Mario Bros. U. To jest patologia, jeżeli chodzi o to. Nie rozumiem, dlaczego to jest tak zrobione? Tu... Wiemy. No, 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 no! Co ci mi powiedziesz, że cała tamta platforma to on sobie tak może robić? No nie. Dobra. Tu jest pipe. E? Nie, no ja rozumiem, że tu nic ma nie być, prawda? What? O co tu chodzi? Jak tam będzie w jakiś sposób mon... Super. To jest wielki problem z tą grą! No ja nawet nie raszowałem! Widzieliście dobrze, że skoczyłem z tej wieży i ten zaczął strzelać i ja nie miałem jak w lewo czy w prawo w powietrzu skręcić. Ja wpadłem w ten pocisk, to jest absolutnie nie fair. A co tu? Pięknie. O, tam, a tam jest monetka. Dobra. O mój Boże, proszę o... Jest, 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 mamy szansę, proszę. Proszę, żeby to był sprawiedliwy boss. Please, naprawdę. Tylko tyle, no już niech ta gra mnie aż tak wciula nie robi. To jest najgorszy Mario do tej pory, jaki grałem. Przepraszam, jakby.
co nie? No ale ja chcę docelowo we wszystkie zagrać, żeby nie było. I mam prawo do takiej opinii, ale to jest taki nierówny poziom trudności, że to jest kaszalot często, no. Kim ty jesteś? Co to za... What the shit? Ale masz fajną perukę. Ej, Magiku! Was jest trzech! Okej, ten pośrodku strzelił z trzech. Aha! To tak jak we 3D Worldzie, muszę ogarniać który. Dobra. Który wystrzeli trzy. Pięknie. Ej, no to jest łatwe. Czyli co, ty tutaj wylecisz? A nie, tam. No dobra. Damy radę. Znowu was trzech. O. No to ten po środku. What the fuck? Ej! To było giga dobre. Mario number one. Fuck yeah! To było naprawdę giga dobre. Okej, mamy z bani. Jezu! Tylko czy to jest koniec świata, bo jeszcze tu widzę jakąś platformę. A tam już jest od razu zamek Peach. Jesus Christ, co za level. Ja nie lubię takich rzeczy, bardzo nie fair, tak jak mówiłem. No nie może być tak, że ja w środku skoku, dobrze wymierzonego skoku, nagle obrywam po prostu na ryj. Save'ujemy, oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że ten save mi nie zniknie, please. No i co my tu mamy? Już teleport do... Nie. Airship jeszcze! Are you fucking kidding me? Już byłem gotowy na to, że to będzie koniec. Wow! A czy Baby Yoshi pójdzie ze mną? Chyba nie. Boarding the airship. No, nie ma. Co tu dostanę? Gdzie my jesteśmy? Pod statkiem? To on mnie schwytał? Nie schwytał? O co tu chodzi? 500 sekund ponad. O, what the shit? Dobra, będzie zgniatał, chłop. Ale to... To rozumiem, to są predefiniowane te? Bo ty nie śledzisz mnie. Nie, nie śledzi. O, jak było ledwo blisko. Ledwo blisko, what the shit. Okej. Okej. Chyba... Ja nie wiem dalej, nie potrafię powiedzieć, czy on mnie śledzi, czy nie. Jeśli nie, to dobrze, bo to jest do nauczenia wtedy level. On cały rozwala! Okej, rozwalaj sobie. Tylko, że ja muszę czekać, aż on zabierze wtedy łapkę. Dobra. Oh, no. Okej, jest dobrze. Nie jest źle. Tylko co... O gad, jak to wtedy zrobić? Zaraz. No fucking way! No straci... Boże, przed samym checkpointem! No to są jaja jakieś srogie! Nie wiem, tym razem użyłem sobie pingwinkowego suit, ale to tylko po to, żebym miał grzybka, co nie? I żebym mógł od razu przejść sobie do tego... pięknego naszego ukochanego wiewiórczego stroju. Ta gra jest absolutnym dog shit. Naprawdę, jeżeli chodzi o te poziomy trudności. No nie wiem, no to ślizganie się postaci... Ze wszystkim mam jakieś trudności w tym Mario. Czemu w Raymanie i w innych platformówkach nie mam? Ja wiem, że powiecie, bo jest inny silnik i inaczej postacie działają i tak dalej. Ale to mi strasznie psuje odbiór gry. Ja nawet testowałem sobie raz New Super Mario Bros. Wii. Nie było takich problemów. Tam mniej trochę Mario się ślizga. New Super Mario Bros. 2 testowałem, bo mam 3DS-a. Nie było takich problemów. Mario mniej się ślizga i w sumie nie jest aż taką katastrofą. Coś z tą grą na Wii U, oryginalnie Wii U, jest nie tak. Nie wiem. No tak, bo on tu rozwala. To jest moja taka tyrada trochę odnośnie tej gry, ale...
Nie wiem, no jak się robi czwarte z rzędu New Super Mario Bros. I już naprawdę nie ma pomysłów na levele, to ja się nie dziwię, że to tak wygląda, a nie inaczej. Dobra, muszę się tutaj postarać chyba, żeby być przed łapką Bowsera. Jak tu będzie monetka, być przed. No, no. Okej, okay, pięknie, pięknie, pięknie. I tu będzie checkpoint z tego, co kojarzę. Jest. No i what's next? O, na statek idziemy nareszcie! Jesus, czemu ja pomyślałem, że to jest drabina? A to Monty Mole. Wow! Jaja se robicie. Jaja se robicie. What the shit? No, 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 no. Jaja ktoś chyba robi, że ja mam tak padem sterować. Ja tamtego power-upa nie biorę, nie biorę, nie biorę, nie biorę. Dobra. Niepokoi mnie tutaj. Okej, okej, czyli ja mogę to przeskoczyć. Znaczy przeskoczyć, na kucaka. Będzie mnie to mylić, ostro będzie mnie to mylić. Szybko, 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 szybko. Lecimy. Goblin na górze, niczego podobnego nie było. Please, please, please. Ale się... O, uratowałem. Jakie to jest trudne! Błagam, żeby ta trzecia moneta nie była gdzieś w jakimś naprawdę przypołowym miejscu, proszę. Tam może być. Jest! O. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, jest platforma. Czy to koniec? Ty gówniaku mały. Oni te Monty Mole, a to tam to spadło, dobra. Te Monty Mole specjalnie tak dają. Boże, Boże, żeby mi się udało. Bo jeżeli będzie jakaś naprawdę... Jest checkpoint! Normalnie, no w końcu pomyśleli, że jest checkpoint, że można dać checkpointa przed walką z bossem. Jesus! Gratulacje! Tak powinno być od początku, no. No to jest nagroda za przetrwanie tego levela. Dobra, co on robi? Okej. Okay. Ja powinienem na niego naskoczyć pewnie. Ej! Seriously, no naprawdę. Okej, okay, czyli powinienem mu tak naskakiwać. Dobra. Okej. Okay. No, dajesz, dajesz, dajesz. Okej, okay, okej, okay, proszę, niech to się uda. Niech to się uda! Rozrzucaj sobie bobomby, tak, tak. Jest! I to jest walka, i to jest pomysłowa walka z Bowserem Juniorem, to jest spoko! To jest spoko, bo tutaj... A nie, czas się skończył, dobra, dobra. I to jest spoko walka! Bo tutaj mamy różne ruchy, tu możemy wskakiwać, możemy na różne sposoby go atakować. Tego Bowsera Juniora. To jest pomysłowa walka i to jest spoko. Raz oberwałem, ale to nie jest jakiś bullshit. To jest cutscenka, rozumiem, tak? Aha, ty walniesz... Okej, okay, cały airship się rozwali, dobra. Masakra, no. Oh. Czyli na dwie walki z Bowserem Juniorem jedna musiała być totalnym gównem z tymi rakietami pod wodą, a tutaj dało się. Dało się, dało się. I te checkpointy, one są fair tutaj. Tak powinno być od początku. Nice, mamy to. I teraz oficjalnie świat siódmy zrobiony? Nie? Jeszcze, jeszcze cutscenki. No cóż, mały, no. Zostałeś pokonany, więc już na pewno nie wróci. Na pewno nie wróci. Zostanie ósmy świat i jeszcze ten świat specjalny.
I mamy przejście. O, tak, pięknie. Ciekawe, czy mogę zasejwować. Jest! Oficjalnie informujemy, że mamy Meringue Clouds? Meringue? Meringue? Nie wiem, Clouds zrobione, cały świat. Numer 7, sejwujemy oczywiście, że tak, pięknie, dziękuję ślicznie. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, na ten moment zakończymy sobie oczywiście naszą przygodę. Jak zwykle trochę ponarzekałem, ale macie już jakby kolejne dowody, co mi się tu podoba, a co nie. No i cóż, widzimy się w kolejnym świecie już zamek księżniczki Peach. Trzymajcie się i hej, hej!